Dzisiaj wyjątkowo dziki blok wchodzi do środka, do centrum handlowego M1. Pogoda fikuśna, my chcemy zapytać w środku już olimpiady w Tokio, co częstochownianie myślą na temat olimpiady, na temat dyscyplin i czy w ogóle wiedzą, gdzie odbywa się olimpiada. Zapraszam na dziki blok. Gdzie odbywają się Igrzyska Olimpijskie w tym roku? Oj, tego niestety nie wiem. Tokio. Bardzo ładnie. Trzy dyscypliny, w których występują Polacy. No siatkówka, oczywiście tak? Kibicuję, pływanie, koszykówka 3x3, ale odpadli. No, dzisiaj hurkacz przegrał. A to niech się pan nie chwali takimi słabymi wiadomościami, czyli tenis ziemny. Ja wiem, może jeżdżą deskolorykami. Jak się to nazywa? Skateboarding w oryginale. Jak masz na imię? Zuzia. Kajakarstwo na pewno. Tenis. Tenis. Gdzie odbywają się Igrzyska Olimpijskie w tym roku? W Tokio. W Tokio. W Tokio, czyli państwo? Japonia. Jasne. Tokio. Jakie trzy dyscypliny reprezentują nasze drużyny i Polacy w ogóle? Koszykówka, tenis, siatkówka. Tokio. Dobrze, dobry strzał. A w jakich dyscyplinach, wymień trzy dyscypliny, występują Polacy? Tenis, siatkówka. Siatka. No i co tam jeszcze? No, mało się interesuje tym akurat. W Tokio, czyli w Japonii. Bardzo dobrze. Trzy konkurencje, w których występują Polacy. Teraz no, siatkówka. No, koszykówka i się chyba skończy. I się skończyła, znaczy się w Belgii. Ale tańczone? No tak, i pływanie. I pływanie. Lekkoatletyka. Lekkoatletyka, dwa i? Nie. Piłka ręczna? Nie. No, są szczyperniści, musimy się zastanowić. Basketball 3x3. Tenis. No i koszykówka klasyczna. W Tokio. W Japonii, w Tokio, bardzo ładnie. Trzy dyscypliny, w których bierzemy udział, jako Polacy. Siatkówka, koszykówka, kajakarstwo. Szermierka. Szermierka. Bieg na dystans. Czyli lekkoatletyka. Tak, lekkoatletyka. I trzecie. Siatkówka, wspinaczka. Siatkówka na pewno. Wspinaczka paraolimpijska. Sam jestem pewny, sprawdzimy i będzie. Bo to usłyszałam chyba. Nie wiem. Nie zwracam uwagi, nie moje klimaty. Gdzie odbywają się Igrzyska Olimpijskie? No wiadomo. W Tokio. W jakim państwie? Japonii. Czyli w Tokio. Tokio. Bardzo ładnie. A trzy dyscypliny pani potrafi wymienić, w których biorą udział nasi zawodnicy, Polacy? Szermierka, siatkówka, koszykówka. Jestem w szoku. Gdzie w tym roku odbywają się Igrzyska? W Japonii. Czyli w mieście? No w Japonii, no Japonii, ale Japonii. Jedno duże... Dokładnie, w stolicy Japonii, w Tokio. Ale trzy dyscypliny, w których bierzemy udział jako Polacy. Oj Boże, siatkówka na pewno. Siatkówka, lekkoatletyka, nie wiem. Jakiś sport jeszcze może... Kajakarstwo. Dobrze, a ty co lubisz najbardziej? Ja lubię najbardziej rysować. No i proszę państwa, rysowania jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że kiedyś... Ja się tym nie interesuję, ale z tego co się orientuję, to był tenis, tak? Tenis ziemny. Dokładnie, tenis ziemny. Tak, Iga Świątek, kurkacz i tak dalej. Już odpadła z tego co słyszałem też. Dwie, trzy dyscypliny sportowe, w której biorą udział Polacy. Siatkówka. Świetnie. Kolarstwo. Świetnie. I... Siatkówka, wiadomo. Było kolarstwo przełajowe. No i jeszcze co tam było? Koszykówka 3x3. Siatkarstwo, tak? Tenis, tak? Piłka. Siatkowa. Kolarstwo, pani może podpowie coś? Tenis ziemny. Koszykówka, pływanie i siatkówka. Tenis ziemny, siatkówka. Już pani... No, wszystkie chyba, dużo. No, prawie wszystkie. A wymieni pani ze dwie? No, siatkówka, pływanie, skoki, lekkoatletyka, no co jeszcze? Wioślarstwo. Siatkówka, wioślarstwo i tak na wisienkę. Dziś pogoda płata figle, więc byliśmy w środku centrum handlowego M1. Tam dowiedzieliśmy się, że dużo starszej daty osób jednak, czyli starszej młodzieży, ma o wiele większe pojęcie o olimpiadzie, niż ludzie młodzi. Następny dziki blok już za tydzień. Zapraszam serdecznie.